A ty wiesz, że ja swoimi ugniataczami mocy podwyższyłem wartość tego pojazdu o połowę? Ty jak taka baletnica. No, no. Dobra, gotowi? Pa, to żeby samochodne zwały się Podlasie. No. Bo Skania to jest region, nie? O, Felcik. A my też na Podlasiu mamy linie lotnicze. Tylko u nas lata się PKS-em. Dobra, i zaczynamy. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil i... Nie Kamil. I nie Kamil. Dzisiaj zadamy sobie jedno fundamentalne pytanie. Czy rower MTB... Terenowy nazwijmy Czy rower terenowy, czyli w skrócie, czy rower górski w cenie około 2,5 tysiąca złotych rzeczywiście nadaje się do jazdy MTB, tudzież... Terenowy. A dlaczego się uśmiechasz? Bardziej, bo on nie... Terenowy rower to... MTB musi chyba więcej, to on nie aspiruje, to jest taki... No ale siedzi w kategorii MTB. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli do czynienia z rowerem... Trek Marlin 4. W cenie... 2,519. Oraz naszej rodzimej produkcji Cross Hexagon 6.0 w cenie... 2,799. Albo 2,699. Oj nie. 2,799. On podrożał o stówę. Tak jest. Czyli mała jest różnica. No i to jest bardzo ciekawe, czy tymi rowerami da się naprawdę jeździć w terenie? Tak. Yeah. Dobra, powiemy sobie w skrócie technicznie o różnicach, ponieważ tak, jeden i drugi ma ramy aluminiowe, to się nazywa po prostu rama Performance, a u Ciebie rama jest z czego wykonana? Z aluminium. Ale jak nazwa? Ja ten trek podaję, ale to najmniej istotna rzecz jest, z jakiego to jest aluminium. Ty się nie znasz. W treku mamy ramę troszeczkę fajniejszą, bo ona ma pełne prowadzenie linek z obu stron. No niby tak. W krosie niestety tylko tutaj z jednej strony. I teraz tak, to co przykuło moją uwagę, jak się przygotowywałem do materiału, tudzież produkcji filmowej. Na papierze lepiej wygląda cross. Dlaczego? Cross ma blokadę amortyzatora na kierownicy. Tak. Cross ma hydrauliczne hamulce tarczowe. Tak. Shimano. Tak. Cross ma napęd 3x8. Tak. I jest na kasecie z tyłu. Tak. Trek tego wszystkiego nie ma. W skrócie, hamulce tarczowe, mechaniczne, wolnobieg, amortyzator bez blokady. Tylko, jeżeli się przyjrzymy specyfikacji tego roweru, to takie komponenty jak obręcze, piasty, opony, kierownica, mostek, które są oczywiście mniej istotne, niż te różnice tutaj, no w treku wyglądają trochę lepiej, tylko to tak jak analogia. Mercedes A-klasa, który nie ma nic oprócz tego, że jest Mercedesem i... No właśnie i co? Nie wiem, to Volkswagen nie. Skoda. No tu bym, powiem Ci, chyba Skodę wybrał. No jeden wybrałby Skodę, drugi wybrałby Mercedesa. Dajcie znać w komentarzu, czy byście wybrali treka, czy byście wybrali crossa. My lecimy sobie pojeździć, aby odpowiedzieć na... Jakże ważne pytanie. Jestem bardzo ciekaw, jeździłeś kiedyś takim tanim rowerem w terenie? Ja w życiu nie jeździłem. Kiedyś tak, jak miałem, tak. Easy Ridera. Lat temu. Tylko tu trzeba poruszyć jedną rzecz. Ten trek to jest rozmiar M na L. Tak. A twoja to jest MK i ta twoja MK... Ta MK, ona jest troszkę większa, bo jest napisane, że MK, czyli 19 cali. To no. Nie jest logiczne. Ale producent z Przesnysza twierdzi, że jest. Nie ma co się z tym spierać, trzeba spróbować w rzeczywistości. To co? Lecimy? Ja się boję. Dawaj, będzie fajnie. Się boję tego amortyzatora. Ale ja naprawdę, tak dziwnie... moje ugniatacze mocy kosztują katalogowo ponad 1000, to ja zrobiłem połowę wartości no, roweru, mój rower podwyższyłem. Jest na kompletnym turnieju. Pełna grupa turniej. Tu nie ma co się pruć do tej grupy, bo i korba jest na kwadrat, to u mnie, tak naprawdę są dwie grupy wyżej, bo ja mam Acera. No i masz blokadę Amora na kierownicy, to jest plus. Ja jak podrzucam, to taki dźwięk. Taki, coś tam łupie. A patrz co jest tu u mnie, jak się zablokuje. Czekaj, bo samochody nie wsiadł. Patrz, zablokowany i teraz słuchaj też tego. A, ja mam opony od greckiego boga Mitasa. Mitasa. No dobra, ale ja go kręcę, kręcę i u mnie... Ale słuchaj i on tego. Się nic nie ustywnia, patrz. Muszę go dopompować trochę. Czekaj. Zablokowany sprzęt. Dopompuję. Dobra, napompowany jest pod moją masę. Czyli pod 75 kilo. Ale ciekawostka, jak jest odblokowany, to już nie stuka. No zawsze tak działa. I patrz, jak wygląda twoja M-ka. No, mógłbyś duże. Mógłbyś S-ku spokojnie ganiać. Jedziemy. Grozisz mi?
You talking to me? Fuck! W każdym rowerze należy dokonywać testu technologii. Z racji, że jest to awansowana maszyna, działa. Zatrzymajki działają. Ciśnienie jest. U ciebie jakaś technologia? U mnie wszystko jest zawsze. Technologia, lecimy. Ja już wam mogę powiedzieć, że ewidentnie... Polem mknę. Ty, ale... Kurde, ja się czuję, jakbym jechał rowerem babci troszkę. Znaczy, ja nie wiem, jak się czuję, bo jeszcze tu jakoś jedzie, ale gniewa mnie stukanie amortyzatora. A u mnie nie stuka. Dawaj, trzeba gdzieś w bardziej hardkorowy teren wjechać. Znaczy, tak z górki, no to... Tak przyjemnie. Co mówisz? Że tak przyjemnie i koniec terenu. Ale jak ty pomykasz, Tomasz? U ciebie jest zupełnie inna pozycja na rowerze. U mnie jest bardziej sportowa. Tak. A u ciebie bardziej... Chyba plecy mam w miarę proste, rekreacyjna, co? No. Tomek, coś ci... O Jezu! O, i blokada amortyzatora. Ja tego nie mam. Hyc? I by się zobacz, przydała. Zobacz, jakie przyspieszenie i odejście mój rower popełnił od razu. Ale... Ty! Ja jak blokuję amor, nie wiem, czy to będzie słychać na filmie. On zaczyna posiadać uderzenia. No. Ciu-ciu. Nie jest dobrze. Dobra. Podjazd odbyty. Dawaj w lewiznę, tu. Taka runda XC. Jesteś? Easy? No. Ty, no ale jeździć da się. O człowieku. Robimy to. No jak na Marlina 4. Co się stało, przyjacielu? Nie wiedziałem, że taki ten. No, Felcik, klasa, panie operator. Ty, tu trasa XC? Jak 150. Amor nie daje rady. Coś tam się ugina. A ja ci powiem szczerze tak. Już po tym krótkim dystansie mojego amortyzatora wolę nie blokować. On wówczas bardzo dziwne dźwięki wydaje. Chodź, zablokujemy i podjazd na sztywniutko. O człowieku, jakie to górki są! Zawsze były. Dlatego ja nie lubię tu jeździć. Dlaczego? Bo są górki. Matko i córko, patrz co przed nami. Wrzuciłeś na żółwia z przodu. Easy. Co? Wrzuciłeś na żółwia z przodu? Tak. Naprawdę? Oj, u mnie już się biegi rozregulowały. O, zobaczcie, ścieżka rowerowa. Co się stało? Blokada jest potrzebna. Nieważne jaka. Ale teraz uwaga, a ja mam drugą stronę. Ja mam blokadę. Na pierwszych podjazdach używałem, później przestałem używać, bo ta blokada tutaj, ona się sprawdza, ale do jeżdżenia po mieście. Tutaj tak straszliwo moczę, nie wiem, czy będzie widać. Panie operator, ale słyszysz? Nie pompuje ci. No i co z tego? A ja jadę pod górkę i ja go całego zamykam. Po drugie. Dawaj wnioski. To, że on ma 3x7, do jazdy po szutrach tak, pod górkę to... Nie nadaje się, ja wiem, że kiedyś jeździli na wolnobiegach. I jeździli z napędem 3x7. Trzecia sprawa, zatrzymajki mechaniczne. No? No. No ale pod górkę nie hamujesz. Ale z górki muszę hamować. I osoby, które są cięższe ode mnie i ważą 90 parę kilo, bo ja to 75, no,
to może być problem z tą zatrzymajką. Czyli generalnie rower bardziej parkowo-szutrowy miejski. Tak, po mieście, wokół komina, chociaż geometra jest fajna. No właśnie. Ja mam mostek na plus, można go dać na minus, można tej podkładkę jeszcze dać niżej, dać go też na minus. Nie, pozycja jest fajna, kiera jest fajna, szeroka, średnica kiery, czyli 7,8. Czyli mocniejsza. 8. Chwyty z podchwytem na tą część dłoni, ale amor nie daje rady. Słuchajcie, a ja mam crossa, tu wszystkim taka naklejka się świeci, że zarejestruj rower, będziesz miał dożywotnią gwarancję na ramę, ponieważ cross wprowadził na produkty aluminiowe dożywotnią gwarancję na ramę. Mam więcej biegów, 3x8, ale jeżeli ktoś chociaż troszkę jeździ, czuje się aktywny fizycznie, to generalnie 3 blaty nie są z przodu potrzebne, bo tu jak widzieliście, jechaliśmy po dużych podjazdach i nie zrzuciłem na najmniejszą zębatkę z przodu. Żebyśmy powiedzieli to... o czym, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Podsupraszu. Ci, co jeździli tutaj Mazowie czy kresowe maratony, to wiedzą, że jest tu gdzie się ujechać. No jedna z trudniejszych tras podobno w zawodach ogórkowych dookoła komina. Tak. Ale posiadam, czego nie ma w treku, blokadę amortyzatora, z której przestałem korzystać, bo coś dziwnego z nim się dzieje, że on zablokowany w terenie strasznie puka, stuka. On tak działa. Coś łomocze. Każdy tak działa. Ale to nie jest dobre i wolę jechać z odblokowanym i tyle. A powiem ci, mój ciągle tak łomocze. Znaczy to, że stuka, no stuka. No jak jedziesz samochodem w terenie, no to też jak wpadniesz w dziurę, to postuka. Nie, Felcik, wpadnie w dziurę, to tam już nic nie postuka. Weź nagraj, co się stało z twoim samochodem i pokaż. Druga sprawa, zatrzymajki tarczowe hydrauliczne. No szału nie zrobiły, ale z hamulcami tarczowymi jest taka przygoda, że one na początku muszą się dotrzeć. Chcesz moim się przejechać. Musi zejść pierwsza warstwa z klocka, starczy, zaczyna działać lepiej. Na razie tego nie odczułem. U mnie nie ma warstw. U ciebie jest jak cebula, to może są warstwy. U jego jak cebula. Śmierdzą? Tak. Nie! Warstwy! Cebula ma warstwy. Mają warstwy. Tu nie ma warstw. Tomek, no i powiedz ty tak w gwoli podsumowania. Czy to są Renault rowery nadające się do jeżdżenia w terenie? Nie. W takim terenie mocnym, jakim jesteśmy nie. Tutaj, nie. To są nie. Rowery szutrowe. Dlatego nie można ich nazywać rowerami MTB. Górskimi. Tudzież MTB, mountain biking. Tak, no nie, no po prostu nie. Czyli jakie to są rowery? Szutrowo, parkowe. ATB? Można jeździć... No przez chwileczkę powiedzieliśmy, że nie MTB. To ja już... Alterrain bike. ATB, Alterrain bike. Excuse a MTB me. To bon mountain appetit. Bike. Je suis désolé. No to jak ktoś tak. Tu wjedzie, no. to przejedzie, tylko ile on się natyra tym rowerem tutaj. No. No i generalnie irytujący jest ten amortyzator dla mnie. Jest. Drodzy YouTube widzowie, to są rowery do jeżdżenia po mieście, do dojeżdżania do pracy, do jeżdżenia po lesie, nie po terenie, nie mylmy tych dwóch rzeczy. Nie po takich górkach. Do jeżdżenia po szutrze. Nie są to rowery tego typu, a młodsi YouTube widzowie, którzy nas oglądacie, bo często zadajecie takie pytania, uwaga, odpowiedź z góry. Nie nadają się na hopki, nie można nimi skakać, nie można zjeżdżać po schodach. To są rowery do spokojnej turystyki można. Rowerowej. Jak kiedyś ten Paweł Jumper, tak? Raz tak. Skoczył i się połamał. I tu w sumie podwójnie można go użyć. Pierwszy i ostatni raz. Chyba jedziemy! Tak jest. Będziemy kończyć. No, co ty byś wybrał z tych dwóch rowerów? Tego. Crossa bym wybrał, niestety. Ze względu na osprzęt. Ze względu na, może nie na osprzęt, na hamulce. No. I na blokadę amortyzatora. I wiem, jak to jest potrzebne, mimo tego, że ktoś ma górki, czy pod nie pod warunkiem, że jedziesz w terenie. A ja bym sobie wybrał Treka z jednej prostej przyczyny. Bardziej mi się podoba. Wizualnie. Po prostu. No bo ładną ramę, ma ładną geometrię. Da się stopkę przykręcić i bagażnik. A u ciebie da się? Da się. Ale to tylko z tego względu. To coś jak wybór pomiędzy Samsungiem a iPhone'em. To Samsung, to iPhone. Tyle w temacie, Tomasz. YouTube widzowie, będziemy kończyć. Pamiętajcie o dzwonkach, lajkach, subskrypcjach. Nowi YouTube widzowie, bardzo dziękujemy, że nas oglądaliście. Wracamy. Na razie. Cross Hexagon 6.0. Znaczy, ewidentnie go podnosisz nawet, to tu przód waży troszkę. Zobaczymy test tyrkania. Nie ma dramatu. Ile obstawiasz, my friendzie? 15700. Ty, daj Boże, wagę trzeba włączyć. Daj Boże chyba. To jest rozmiar my. Mika. 15. I to jest
M na L. Ta M na L jest mniejsza od tej M-ki kapkę. Tak. Tyrkać proszę. Po co tu tyrkać? Tu nie ma... Dobrze, nie, to cross ładniej tyrka. Bo tam kaseta. Ty jesteś niebywale silny, potężny, filigranowy zawodnik. 14,450. Pół kilo lżejszy. Nie ma blokady amortyzatora. Tak. Nie ma hydrauliki. Tak. Jeden bieg mniej z tyłu. Tak. Wolnobieg, nie kaseta. Tak. No dziwne, bo tą samą koszulkę mam znów na tym odcinku. Właśnie nie bijesz. No, to prawda, bo trzeba wodę oszczędzać. Mam dwa rowery, mam crossa i treka. Gorąco. Nie mogę crossa dać, podoba się dla mnie. Czekaj, bo tak o zrobimy, o. Crossa... Dobra. Crossa dam tu. Nie, tu dam. Widzicie, ale z tym trekiem, mimo że lubię tą markę, to tu nie popisali się konstruktorzy i pan John Burke. Ja go dam tu. O tak. Dobra, będziemy się żegnać. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, subskrypcje, coś jeszcze? Uśmiechu, słoneczka, co? Tomek? Pokoju. Pokoju, o pokoju, to piękne słowa. Do zobaczenia następnym razem, heja.